Siema z tej strony pijam, a to jest kolejny odcinek o Loży w Poe. Dzisiaj na tapet weźmiemy akt piąty, czyli dokładnie tam, gdzie skończyliśmy. Na koniec aktu czwartego udajemy się na północny wschód od Highgate w stronę szczytu góry Veruso, gdzie czeka na nas urządzenie zwane rezonatorem, za pomocą którego przedostajemy się do Teopolis. Rezonator jest pozostałością po Dominusie, za którego pomocą Utrzymywał kontakt z stolicy, z Piety, bez podejrzeń o udział w eksperymentach taumaturgicznych. Po przeniesieniu się do Oriatu lądujemy w zagrodach niewolników podziemnej części miasta. Widzimy teraz na własne oczy jaki stosunek większość ludzi z Oriat ma do innych nacji. Uważa, że nadają się tylko na niewolników, a łapanie azmerów, ezomytów, a zwłaszcza Karui jest u nich już tradycją. I to właśnie przez strażników niewolników musimy się przedrzeć, dążąc do wyjścia. I tutaj jest jedna mała ciekawostka. Widzimy, że nastał bunt niewolników, którzy pomagają nam w walce. Na końcu czeka na nas nadzorca Crow. Po zabiciu go możemy się dostać do Overseer Tower. W przeszłości było to centralne miejsce nadzorowania procesu niewolniczego w Oriad, a obecnie jest to schronienie wielokulturowej grupy rebeliantów takich jak Utula. Jeden z pierwszych niewolników Karui, którzy wznieśli bunt, którego efekty widzieliśmy we wcześniejszej lokacji. Lani jest mieszkańcem mającym przodków zarówno wśród Karui, jak i Oriatu. Kulturowo jednak zdecydowanie można ją zaliczyć do Karui. Była kurierem w czasie przygotowań do buntu, nosząc wiadomości między Utulą i innymi przywódcami. Lani daje nam zadanie znaleźć Justicar Casticus który zajmował się dostawami niewolników do eksperymentów medycznych Wilenty. Wilenta, lekarka, medyczka, znachorka z która eksperymentowała na niewolnikach Karui. W czasie buntu Utula, chciała poderżnąć Wilencie gardło, jednak Lani w podziękowaniu za uratowanie jej życia stawiła się w obronie lekarki. Była również współpracownikiem Piety w służbie Dominusowi. Wspominała słowa jakimi Piety przekonywała pracowników do Bezlitosnych eksperymentów. Czy budowniczy przyjmowałby się uczuciami kamieni budujących wspaniałą katedrę dla boskiej chwały? Doszło również do poróżnienia pomiędzy Piety a Wilentą, kiedy ta pierwsza przyniosła się do wriklas, zapominając o Wilencie. Oddałam Piety wszystko. Podporządkowałam swoje życie dla pracy u jej boku. Co ta niewdzięczna kurwa zrobiła dla mnie w zamian? Zostawiła mnie tutaj, bym czyściła jej pracownik, kiedy ona zdobywała chwałę na Wriklaście. Zbudowała również instrument zwany Miasmeter, bardzo wyczulone urządzenie do wyłapywania sygnałów magii taumaturgicznej. Dzięki niemu usłyszymy krzyk umierającej bestii, jako gracz w czwartym akcie, kiedy rozprawiamy się z Malachajem. Niestety, w czasie wybuchu buntu, Wilenta musiała zostawić swoje urządzenie i poprosi nas, abyśmy je odzyskali. Po opuszczeniu Overseer Tower przenosimy się do Control Blocksów, miejsca gdzie Wilenta prowadziła swoje eksperymenty. Przemierzając ten labirynt stworzony z cel niewolników, najpierw odnajdujemy miastmeter, a następnie spotykamy Justicara Casticusa, który należał do grupy Templarów dowodzonych przez Dominusa. Po zabiciu Casticusa dostajemy się do Oriat Square, będący głównym rynkiem Oriatu, od którego rozchodziły się drogi do najważniejszych budynków, Całym Teopolis, takie jak katedra, sądy czy kostnica. Wydarzenie zwane kataklizmem nie dosięgło Oriatu, jednak śmierć High Templar Dominusa była swego rodzaju kataklizmem dla Oriatu, którym od kiedy mieszkańcy śmiały się pamięcią, templarzy zarządzali miastem. Zdarzały się morderstwa w obrębie High templarów, ale zawsze na ich miejsce był już gotowy nowy następca. Teraz oriat został bez głowy. Śmierć Dominusa była jedną z rzeczy napędzających buntowników. Jednak coś tajemniczego również przyłożyło do tego rękę. Przemierzając tą krainę na południe, docieramy do Templar Korców, będącą główną siedzibą zakonu. W środku docieramy do wewnętrznej komnaty zwanej Chamber of Innocence. Innocence jest najwyższym bogiem Templarów, a przemierzając komnatę, możemy przeczytać historię jego oraz jego brata, Sina. Ale historię braci opowiem sobie przy okazji innego filmu. Na ten moment najważniejszym dla nas będzie to, że Innocent stworzył broń Sign of Purity, która zawiera cząstkę jego asencji oraz to, że ofiarował ją pierwszemu high templarowi imieniem Maximus. Dla Templarów najważniejszą ideą oprócz wyznawania kultu Innocenta było wypalanie w ogniu czystości wszystkich śladów po jego boskim bracie Sinie. Na końcu komnaty docieramy do High Templar Awariusa, który z wielką radością i pożądaniem przyjął miejsce puste po Dominusie i zaczął na nowo scalać Oriat pod panowaniem High Templara. Awarius w przeszłości prowadził jeden z najbardziej krwawych, bezwzględnych i odrażających wypadów na rodzimą wyspę Karui – Gamakanui, to przez jego rozkazy było lepiej traktowane niż ze Karui oraz to on wykorzystał Karui do budowy Templar Korców, gdzie śmierć w czasie pracy pochłonęła 5000 ofiar. Po pokonaniu Awariusa następuje proces podobny do Dominusa. Boss przemienia się. Jednak Dominus przybrał swoją postać z koszmaru, coś do czego dążył. Tutaj, gdy Awarius umiera, jego bóg przymuje jego ciało i przemienia się w fizyczną postać. Od teraz walczymy z awatarem boga. Po pokonaniu Innocenta, zjawia się Sin, brat Innocenta, który informuje nas, jak nasze poczynania wpłynęły na świat. Informuje nas, że śmierć bestii obudziła starych bogów. Skąd to wiedział? Bo jak wcześniej było mówione, to Sin stworzył bestie, żeby uśpić starych bogów. O samym synie porozmawiam sobie innym razem, teraz tylko tyle, że syn, widząc, że mamy umiejętność pokonania boskich bytów, Innocenta i bestii prosi nas o pomoc i pokonanie tych, którzy się obudzili. Opuszczając komnatę spotykamy Banona, żołnierza, który służył w Blackguardach przyniżających w Ricklast. Opuszczając Chamber of Innocent widzimy, że cały budynek się pali. Wszędzie widzimy krwawy znak X namalowany na ścianach i podłodze oraz grupy kultystów z naznaczoną tym symbolem. Jest to symbol jednego z bogów Karui, Kitawy, zwanego Nienasyconym, którego m.in. bał się Kaon, czy wspominał Utual? I to właśnie Utuala brakuje w Overseer Tower po zabiciu Innocenta. Lani komentuje jego brak słowami, że zaraz po zabiciu Innocenta Utual usłyszał wezwanie Kitawy i opuścił wieżę. Od Wilenty dowiadujemy się, że w Osuary znajdują się Sigil of Purity, broń stworzona z boskiej mocy, która się przyda w pokonaniu Kitawy. Z kolei Lani informuje nas, że chcąc pogłębić więzę o Kitawie, przed pojedynkiem z nią możemy udać się do Reliquary, gdzie znajdą się przechowane wszystkie święte relikwia zdobyte w czasach podboju w riglast przez Oriad. Tam znajdziemy starożytne artefakty Karui, dzięki którym lepiej poznamy Kitawę. Przemierzając wypełnione ogniem i zniszczeniem Teopolis, w drodze do Reliquary natrafiamy na Utulę przemienionego przez swojego boga w potwora. Utual nazywa sam siebie teraz Arcykapłanem Kitawy. Pokotując go, docieramy do relikwary, gdzie znajdujemy trzy relikwia bogów Karui i trzy zapiski o bogach. Zapisek pierwszy. Aro Hongui, córka księżyca, przygotowywała ucztę na cześć powrotu Tukuhamy, boga wojny, z wojny z First Ones od Esomet. Taoa, syn lasu, poprosił każdego z ptaków o poświęcenie jednego ptaka z każdego gatunku na ucztę. Po zebraniu ptaków oddał je do Aro Hongui, która opieła je wszystkie. Widząc wszystkie skwieczące ptaki, Kitawa odczuł wielki głód, więc zaoferował się do oglądania procesu pieczenia, żeby Arohongui mogła odpocząć. Gdy córka księżyca usnęła, Kitawa pozarł wszystkie ptaki. Zjadł całe mięso, kości, narządy, co do najmniejszego fragmentu. Po przebudzeniu Arohongui wpadła w szał. Potem jak Kitawa ją okłamał i kiedy Tukohama powrócił, poprosiła go o ukaranie Kitawy za kłamstwo. Tukohama wyrwał sobie najostrzęszy ząb i poprosił Arohongui i Taoe o przytrzymanie Kitawy, kiedy on wyrżnął znany nam znak X, jednocześnie oślepiając go. Od tego dnia Kitawa nie był w stanie złożyć obietnicy, że będzie doglądał czegoś, co tak naprawdę chciał zjeść. Żeby zastąpić ptaki, które pochłonął Kitawa na ucztę, Tukuhama, ojciec wojny i Wallako, ojciec burzy, udali się na ryby. Chociaż Kitawa został oślepiony, dalej był w stanie zarzucić żyłkę i wyczuć, kiedy ryba południe przynęte, więc został zabrany za słynny i potężny kajak Tukuhamy. Ale w czasie wędkarstwa głód Kitawy narastał i potajemnie zjadon wszystkie przynęty, jakie za są zabrali. Wściekli bogowie zdecydowali się użyć w takim razie Kitawy jako przynęty. Walako oderwał własną żuchwę, przebił nią Kitawę i wrzucił do morza. Kitawa opadł na dno. Jednak zamiast stać się pożywką i przynętą dla ryb, kitała zjadł wszystkie ryby, podobnie jak ptaki, do ostatniego fragmentu. Kiedy Tukuhama i Walako wyciągnęli Kitawę z pękatym i tłustym brzuchem, wściekli się jeszcze bardziej i postanowili ukarać go ostatni raz. Tukuhama oraz Walako zabrali więc Kitawę do Hinekore, matki śmierci. Poprosili ją, by zabiła chciwego Kitawę, gdyż inaczej ludka Karuli zacznie cierpieć głód, jeśli Kitawa będzie dalej przebywał wśród nich. Jednakże Hinekora odmówiła, tłumacząc, że śmierć nie dałaby Kitawie lekcji, której potrzebował. Zamiast tego Hinekora pobiła Kitawę biczem ze swoich włosów. Za Kitawy każdy kosmyk był palącym chłostą, więc na jego pleca pojawiły się tysiące pęcherzy od oparzeń, gdy Hinekora nieustannie pędziła go w najciemniejszy zakątek świata podziemnego. Tam zostawiła go, aby cierpiał bez wody i jedzenia na zawsze. I tam Kitawa pozostał, w ciemności stworzonej przez Hine Kore, na wyspie, na której czas zdawał się nie płynąć. Cierpiąca Kitawa wyczekiwał dnia, w którym będzie mógł wrócić do świata, by ugasić palące pragnienie i zaspokoić swój głód. Następnie. Udajemy się do Osuary, gdzie w labiryncie zbudowanym z kości zmarłych oriaczyków odnajdujemy Sigil of Purity. Uzbrojeni w wiedzę z i broń z Osuary, udajemy się na dach katedry, gdzie znajduje się Kitawa. Moc Kitawy jednak jest zbyt duża, więc w czasie walki udaje mu się przezwyciężyć moc Innocenta zawartą w Sigil of Purity i sprawia, że Sigil of Purity pęka. Wybuch zrzuca nas z dachu, a od upadku i pożarcia przez Kitawę ratuje nas syn. I zanosi do doków, gdzie spotykamy kobietę imieniem Lili Rod, która odpływając na kontynent, oferuje nam miejsce na statku. I tak kończy się akt piąty, więc jesteśmy już w połowie całej historii. Całej historii 10, aktów, bo tej historii jest dużo, dużo więcej. I to oczywiście serdecznie dziękuję Jakubowi. Link do jego kanału Twitch oczywiście w opisie. Dziękuję Wam za słuchanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek Lora już niedługo. Dziękuję, że oglądaliście. Mówił do Was Pidżam. Na razie.